Cześć. Nie było mnie trochę, no ale chyba tłumaczyć wam nie muszę, dlaczego ostatni film kto widział, ten wie. W międzyczasie mieliśmy gości i Żyćko spadło na głowę po raz kolejny, czyli Wiosna miała operację, ale o tym w następnym filmie. W ten weekend spontanicznie wybraliśmy się do przyjaciół do Biskupina, gdzie odbywał się festyn archeologiczny, który ma miejsce tam co roku. Na filmik z festynu z roku ubiegłego zapraszam was, podlinkuję wam gdzieś tu u góry i myślę, że link też znajdziecie się pod filmem. Postaram się też niebawem napisać post, który właściwie już zaczął istnieć z pół roku temu, albo i dłużej, albo może rok. No ale jak to ja, musi zabrać mocy urzędowej. Nie mogłam też skompletować zdjęć, jakoś nie bardzo mi to szło, ale postaram się coś tam wrzucić, żebyście mieli też kilka słów do poczytania. Dzisiaj będzie tylko kilka kadrów, ponieważ czas spędzony z przyjaciółmi minął bardzo szybko. Chęci były, żeby nagrywać, ale wyszło jak zwykle. Odwiedziliśmy kilka miejsc, w które was zapraszam w tym i w następnym filmie, a tymczasem Biskupin i moje okolice z dzieciństwa, czyli Pałuki. Tutaj akurat możecie zobaczyć mnie w akcji, to znaczy w tym roku udało mi się wziąć udział w warsztatach. To były akurat warsztaty robienia biżuterii, ja wykonałam sobie pierścionek, przy okazji mogłam też na innym stoisku kupić wisiorek, ale to pewnie już zobaczycie na zdjęciach. Przy okazji chciałam jeszcze pozdrowić wszystkich, których miałam okazję poznać i z którym miałam okazję się spotkać. Buziaki dla was i do zobaczenia niebawem, mam nadzieję. To zachęcam do zostawiania mi łapek w górę i do subskrypcji. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy do mnie przychodzą i zostają. Zapraszam do oglądania. To wszystko na dzisiaj. Buziaki, cześć.